Dlatego warto obejrzeć ten odcinek. Ale żeby to nie było wszystko, na dzień dobry macie konkurs do wygrania. Halina! Spadł śnieg! Co ja mam zrobić? I pełen! I patrzymy, jak samochód nam się zachowuje. Uczymy się kontrolować. No Kamil, przykro mi, ale wyjdziesz na zewnątrz. Będziesz musiał, no. Jeśli masz tam koleżankę, dziewuchę, ogólnie płeć żeńską, to nie dawaj RS3 nigdy. Doma, progi, hamuj, heber. Kochani, mamy Audi RS3, pełno śniegu. O, patrzcie, co się teraz dzieje. Dzisiaj cały dzień latamy bokiem, ponieważ wszystkie miasta w naszym kraju zmieniły się w wielki tor do driftu. Pyk i pyk, go tam butni, go butni. Tak ma być. Ale zanim przejdziemy do części właściwej materiału, pragnę jeszcze powiedzieć o firmie Letys Shops, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Moi kochani, zbliżamy się na walentynki i teraz na Allegro i na innych platformach, gdzie można kupić sobie coś na walentyneczki, a ja polecam oczywiście Allegro, bo Allegro to jest najlepsza platforma, gdzie są najlepsze cashbacki. Wbijacie na Letys Shop, pierwszy link w opisie i teraz słuchajcie, jest ciekawocha. Potwierdźcie e-mail, a to ważne, dlaczego? Jeśli zainstalujecie wtyczkę. A czemu zainstalować wtyczkę? Będą dodatkowe zniżki, tak? Kodziki i więcej cashbacku dla was. Zbliżają się walentyny, trzeba kupić prezent, wbijajcie w Letys Shop, pierwszy link w opisie i korzystajcie z dodatkowych bonusów, tak? Czyli potwierdzamy maila, cyk, i instalujemy wtyczkę. Dostajemy bonusy i kupujemy walentynkowe prezenty. Oczywiście Adam, no ale drogo, bo najlepsze z nich. Polecam Letys Shops. Dlatego warto obejrzeć ten odcinek. Ale żeby to nie było wszystko, na dzień dobry macie konkurs do wygrania, ponieważ uwaga, zobaczcie, są nowe dresy. Jeszcze nie ma ich sprzedaży. Te dresiki do kompletów, do Pure Evil, to jest nowka sztuka nieśmigana. I teraz Byniu, możesz się wygrać przed czasem, zanim wszyscy będą mogli kupić na Sasha Store. Oczywiście link w opisie, jakby to chciał buzę dokupić, bo tego jeszcze nie ma. To ślasz tutaj łapeczkę, piszesz komentarz, daj drecha. I tyle. I dostaniesz drecha. Tak rozpoczynając odcinek. Boże, to jest piękne. No nie mogę po prostu. Głupoty, la. Nie, mnie tutaj bokala znaczy. Najgorsi są tacy, co wiecie, znaczy on jedzie, on się boi, patrzcie, co ten człowiek robi. Co ten człowiek robi? On tu sadzi bokala, o patrz, na tego fokusa, on w szoku jest. On mówi, o patrz, stracił kontrolę nad samochodem. Ogarnął! Jak on to zrobił? Co za szatan? Grbaśka widziałaś? Chłop bokiem leci, pa, pokaż drogę, pa. Jest zakręcik, no to robimy tak, pyk, gaz podłogę, kontra i cyk, i z kontrą lecimy sobie boczkiem, tak? I oni patrzą, ty pa, Baśka, szatan jedzie, zobacz, spójrz na niego, pirat! No nie? No ja mówię, że kurde, no nie pirat, patrz, ludzie się mnie boją, znaczy boją się ludzie, patrzą, a ty jedzie szatan, jakiś szatan, pa, ten się zatrzymał, to w ogóle do zera dla mnie. Patrz i ten pyk, lewo, prawo, stary, no zobacz. I teraz mi patrz, Baśka, walnie, Baśka, walnie. Jednak nie walnął. Moi kochani, zmierzamy w taką fajną miejscóweczkę, bo wiadomo, w takich miejscach jak to, gdzie jest ciasno, tak? Spójrz tutaj, pokaż Kamillo, mój operator oczywiście i fotograf, gdzie jest ciasno. Nie robimy głupot, ponieważ dbamy o naszych tutaj, ty, a ty możesz się zamknąć? Jeszcze nie mam reklamy sponsorowanej z Red Bullem, żebyś mi tu brzęczał, tak? No. Trele morele, la 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 la. Pewnego dnia będzie w Red Bullu. Szaj. No. Więc tak, konkursik rozdany. Bardzo się cieszę. Zwycięzca, słuchaj, dla jaj. Zwycięzca to od razu dzień po filmie. Jutro na Instagramie Bf Emil. Zwycięzca, tak? No ale dobra, tutaj troszeczkę, żeby tu naszą młodzież uświadomić, żeby jakiś tutaj Sebix, jakiś tutaj Mateusz, może Konrad nie wywalił dzwona, to spójrz na tą drogę, spójrz. Teraz słuchajcie się w mój głos. No tu jest ciasno, nie? No to nie robisz tak, bo nie masz wystarczająco dużo umiejętności. Przy okazji nie strasz tych biednych ludzi, którzy jadą sobie do pracy, jest rano, tak? Tak nie robimy. Ale gdy jest, wiesz, skrzyżowanie, pusto, dobry zakręt, winkielek, tutaj sześciusieńko, nikomu nie zagrażasz. To chłopie, jest zima, a to oznacza,
że musisz, ale musisz koniecznie iść bokiem, bo inaczej przyniesiesz wstyd i hańbę naszej nacji, tak? Więc gaz w podłogę. Nie, no przed chwilą powiedziałem, że to nie mogę. No to nie mogę. To czekajcie, teleportniemy się do jakiegoś fajnego winkla, nie? No i mamy tutaj sobie winkielek, tak? I pyk! Widzisz, stary, pięknie. Widzisz? I każdy się cieszy. Tamta pani spojrzała, uuu, ale pan ten pojechał tak ładnie, widziałaś, Basia? Zobacz, jak ładnie. Tutaj ktoś jechał, jakiś Krzysztof pojechał, kto mówi, no zobacz, żomaleczka, no jak mi humor poprawił. Dawajmy uśmiech. Dawajmy uśmiech. Mnie to tak denerwuje. Dobra, poszedł. Pizdu. No, zrobione. Picobello. Jak znajdziecie sobie fragment drogi, taki jak ten, zobaczcie, czyli nie jest dużo samochodów. Oczywiście czekamy na sytuację, gdy droga realnie będzie całkowicie pusta. Możesz zobaczyć, jak samochód się zachowuje, zaspokoić w jaki sposób. Jakbyś jeszcze nigdy nie driftował lub nie miał z tym styczności, przez to stwarzałbyś zagrożenie w ruchu drogowym, ponieważ nasze państwo nie oferuje żadnego doszkolenia pod kątem jazdy w poślizgu. Żadnego doszkolenia. Gitara. To jak sobie jedziesz taką drogą, jak teraz, tu stają samochodziki, zaraz one zjadą, to zobacz, jak samochód zachowuje się przy takim gwałtownym ruszeniu kierownicą. Czyli wjedziemy sobie na pasmo śniegu i zobacz. Masz trochę i sprawdzasz, jak samochód się zachowuje. Spójrz na kierownicę, ja tu macham całkowicie kierom. Zobacz, ja już go tracę, już go rzuca. Ale już potrafię uczyć się kontry. Widzisz? Ja od razu kontruję. Wyczuwam go i kontruję. Tak i patrz, i wracam sobie na pas. No i widzisz, no i letnie oponki, no i dupa kolego, dupa. Chodź go popchniemy, co? Popchniemy go? O. Chodź go popchniemy. Jak to jest wariat? Chcieliśmy go popchnąć, a zobaczcie, on to dał wariata. To jest wariat. Szacun byku. Który jest odśnieżony. W ten sposób możecie sobie ćwiczyć kontrolę nad samochodem, tak? Bo wiadomo, no nasz kraj niestety, no nie pozwala. I wjeżdżamy sobie na pasek i patrzymy, jak samochód nam się zachowuje i nie boimy się tego, tak? Nie boimy. Taka szybciutka lekcja ode mnie. Odnośnie jak się uczyć, no bo wiecie, że no na parkingach rzeczywiście okej, okay. Można płatać sobie bokiem, my dzisiaj też platamy na grubasie. No Kamil, przykro mi, ale wyjdziesz na zewnątrz, będziesz musiał, no. Na parkingach fajnie, rzeczywiście można się pobawić, można sobie pojeździć, dostać jeszcze mandat za... nie wiem, jakie stwarzanie ruchu w drogowym na parkingu, gdzie nie ma nikogo o godzinie 23. No ale można, tylko że nie nauczysz się kontrolować samochodów w większych prędkościach, 40-50 na godzinę. Tak jak tutaj, ci zobacz, jedziemy sobie 30, jest, mamy już raz 40, jedziemy jeszcze szybciej, 45 i zobacz. I patrzymy, jak samochód nam się zachowuje, uczymy się kontrolować. Jedziemy sobie i chcemy się szybciej zatrzymać, tak? No to teraz robimy tak, wrzucamy go w którąś ze stron. Czekajcie, za wolno jechałem. No cholera, panie, no za wolno jechałem, tak się nie da. Weźmy tego 30, mamy jakąś prędkość i teraz sobie ją wytracić, tak? Awaryjne hamowanie. I lecimy sobie kierownicą, dużo szybciej się zatrzymamy, niż gdybyśmy jechali. Dam wam porównanie, będę jechał 20 na godzinę. Cześć, byku, cześć. Hamując na wprost jest dużo wolniej, niż gdybyś jechał. I po prostu zrobi sobie awaryjne hamowanie w taki sposób. Tak? Prosta piła. Ponieważ wydłużasz drogę, którą realnie jedziesz, tak? Wiadomo, kreska prosta jest krótsza niż kreska taka. No, nie? Trochę tam fizyki, matematyki, tak? I tam takie, wiesz, łapy może strzelić, byku. O, patrz. I patrz, tak, nie, pyk. Ciarararara, i bokura. Pyk, i drugi, bokur. I drugi, trzyma. Tokio Drift, pes. Uwaga, cały winkiel, będzie pięknie. Jeboj, druga. Tokio Drift. O, już jadą. Nie stwarzamy zagrożenia w ruchu lądowo-drogowym. Jesteśmy odpowiedzialni. Sasza przecież jest bardzo grzeczny. Prawda? To wygląda naprawdę pięknie, a teraz to wygląda jeszcze lepiej. O, teraz to wygląda jeszcze lepiej. Nie boimy się drzew? Nie boimy?
Kurde, ten samochód tylko popsuł. Przez ciebie będą mówili, że stwarzam zagrożenie w ruchu drogowym. Człowieku, jedziesz? Ile on jedzie? On jedzie 20 na godzinę. Spójrz na niego, on jedzie tak. Halina! Spadł śnieg! Co ja mam zrobić? Dać gazu! Jak spadł śnieg, to masz dodać gazu! I poszedł! Poszły konie, zobacz jak poszły konie. I co? Coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku, wszystko jest under control. Ponieważ potrafimy jeździć, mamy jakieś tam doświadczenie i zrzucamy go. O Jezus, jakie to jest piękne. Nie no kurczę, moi kochani. To jest piękne. Dlatego w tym momencie mogę przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Do 100 tysięcy na Instagramie zostało nam... Patrz na zegarek, bo nie mam pojęcia ile zostało, ale obstawiam, że 6 tysięcy. W ten moment nagrywania tego filmu. I poczuram, Więc wbij teraz na Instagramka, zostaw tam followka, bo takie rzeczy pojawiają się tam dużo częściej, ponieważ nie zawsze mam mojego operatora, który ze mną będzie nagrywał takie głupoty. A na Instagramie biorę telefona i mówię, ty ziomeczek, wataszka, za co się dzieje? Patrz na chłopa, co ten debil robi? I pełen, RS3 to jest piękna sprawa, Boże kochany. Kamil, weź ty kup sobie taki samochód sterowany na pilota. Będziesz z tyłu jechał, będziesz nagrywał to od tyłu, bo to zobacz, bo to tak w samochodu tego w ogóle nie widać, nie? O, widzicie? Szybka reakcja kontra, pyk. To się właśnie bierze z doświadczenia na jeżdżenie w ten sposób. Tak, jedziemy tak, o, i teraz ostre hamowanko. O, widzisz ten winkiel? Poka go. Ale ładny. Wszystkie winkle do mnie przemawiają dzisiaj. Ej, czemu? Bo się popsunęło. No to ten, na Instagrama wbijaj ten. Ja się dam, kurwa, popsunęło, ty kurwa. To. Wejdź na Instagrama, zostaw koniecznie followa. Jestem ciekawy, czy oni w ogóle w tym odcinku chcieliby, żebym ja cokolwiek o tym samochodzie powiedział. Co to silnik, co to opony, co to ten. Coś tam wam opowiem, dobra, żeby nie było. Drogowcy zaskoczeni, Sasza nie jest zaskoczony, Sasza ma tutaj 4 pasy i wolną drogę, to jest wolną, więc Sasza po prostu korzysta z dobrobytku infrastruktury i urbanizacji naszego pięknego kraju w ten oto piękny sposób, bo to po prostu trzeba wykorzystać, tak? Trzeba szanować, że kraj daje nam takie piękne, wspaniałe przystosowane do ruchu drogowego drogi. To opowiem wam, bo to się na mnie znerwujecie. A w tym czasie mamy do naszego miejsca docelowego w tych warunkach pogodowych 20 km 55 minut. Szczel łapę, byku, i nie bądź pozer. Ja tu taką animację wstawiam, pyk. Patrz, o, zaraz się dzieje, patrz. I to jest właśnie niedoszkolenie kierowców. No chłop stoi i widocznie letnie opony miał, nie? Jestem pewny, no chodź, ty do mnie, już walić tego waga, no. 54 minuty. Tu wstawiam animację, jeszcze raz to mówię. Kto nie daje lajka, ten wspiera Straż Miejską. Tak, a Straż Miejska, nie wiem co już robi, bo już chyba mam coraz mniej Straż Miejska robi. Straż Miejska tylko wstawia ten, mandaty. Nawet tutaj się przygotowujemy, zgadnijcie do czego. Tutaj pięknie puścimy, żeby nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym. I ogień kieta, byko. Przepraszam, że przerywam ten jakże interesujący odcinek, ale pokażę wam coś jeszcze bardziej interesującego. Jeśli masz tam koleżankę, dziewuchę, ogólnie płeć żeńską, to nie dawaj RS3 nigdy. Bo chłopie, będziesz miał zawał, no patrz na to. Jakbym nie wrócił. Doma, progi, hamuj, heber. Ej, no ale już jechać możemy normalnie, ty. Tak, jakbym nie wrócił, to pamiętajcie, że... No, nieważne, no. Ty już prawie nas wystrzeliłem w powietrze. Także tego, nie? Wracamy do materiału. Nie dawaj. Tu, jejku, co ty mnie tak audi? Nieładnie mnie tak tutaj prankować, no nieładnie. Dojeżdżamy do M1 i nasza furka teraz z Rent Car For You, nasza wypożyczalnia, link jeszcze w opisie, przecież to jest bojowy. Podgłaszamy muzykę i zobaczymy, czy da się być jak w Rosji. Oj, da się. Prędkość jest dobra i to naprawdę mocna. Ja cię pierdziele, ty. Chłopiec w szoku, czy pana chłopa? Oj, Kamilo, nie nagrałeś, jak oni typowy przedziliśmy. No to ty jak możesz? Kamilo, jak możesz?
Boże, to jest piękne. Boże, motoryzacja, to jest całe moje życie, to jest wszystko. Ja teraz czuję się jak w raju. To jest dla mnie sytuacja, w której jestem po prostu przeszczęśliwy. To dla mnie nic raźniejszy. Tylko ten samochód, to, że ja lecę po prostu pięknym bokiem, mam 7 dych na blacie i wolę sobie pełne kąty, no to jest całe moje życie, słuchajcie. Jakby ktoś mi to odebrał, ja wpadam w depresję, ja się mogę, wiesz, już mogę się odstrzelić, słuchajcie, nie? Motoryzacja wszystkim dla mnie. To jest dla mnie po prostu, kurde, wszystko. Całe moje życie. Ja pierdzielę. I patrz, teraz dohamowujemy się moim systemem. Patrz, dohamowujemy się, tak jak was uczyłem. Hamujemy. Widzicie? Dwa razy szybciej zatrzymałem się w sekundę, nie? Pegasus. Jeszcze łapeczkę, a my podjeżdżamy pod M1. Jesteśmy na M1. Get the bag, ice on my wrist, diamonds move a lot. Never switch in position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. I got a ball, roll it a wrist, and downs are froze. She wanna fuck, I'm nose, taking it down, thumb nose. They kick it out, adios, stacking the bread, out the door. Roll the wrist though, don't know where the switch though. Got my bands up, think I need a branch, yo, we keep it lit. I can't let these niggas miss us, talking crazy, then you might get stiff. Moi kochani, ogólnie nasza furka, która jest w Rent Car For You, jest do wypożyczenia. Na kod Saszka w ogóle jest zniżka, wbijajcie na Instagrama Rent Car For You dla pierwszych 3 osób. Zostawcie tam followka. Mamy do dyspozycji 2,5 litra, czy 4, 5 garów, 5 garów, to mamy 5 garów, to jest 5 garówka, bo 4 gary ma S3, nie? Słuchajcie, mega fajna zabawa, napęd quattro, trzyma się pięknie, da się wyłączyć wszystkie systemy, można się ślicznie bawić, do samochodu. No miałem wam opowiedzieć, tak to wam opowiem, żeby nie było Sasza, zero retoryki. Napęd quattro, wiadomo, dołączany, najgenialniejszy napęd na świecie. No, można się kłócić co do napędu Subaru, że ponad Subaru lepsze, ale ja uważam, że quattroweczka to jest najlepszy napęd, jaki został stworzony. Piękna zabawka, słuchajcie, Rent Car For You, mamy w fajnej cenie, więc jak ktoś to wypożyczy, to zapraszamy do nas. Co do systemu, patrzcie, pasztur lata bokiem, pasztura tam bokiem mamy, puszczamy. O, patrzcie, pa, gdzie pasztur, no poka pasztura, tylko operator, pa, jak poszedł pasztur. No, więc widzicie, 400 kunia, dużo momenta, szybko idzie, jakoś tam około 3 sekund do setki, porobiony wydech jest. Nie ma żartów, co, nie ma żartów. Niestety widzicie, kurde, tak ciężko się lata, bo co jakiś czas są takie suche miejsca, staram się je omijać, żeby nie katować. No i zimóweczki macie nowe założone, więc korzystaj, ta fajna fura do brania, do ten. Koniec merytoryki, bo mi się znudziło opowiadanie o tym samochodzie, bo to było nudne. Lecimy teraz zrobić idealną szynkanę i Kamil będzie marzł przy minus 13 dla was. Kamil, mają łapeczkę strzelić? Macie strzelić łapeczkę. Kamil tak powiedział, tak musi się stać, ponieważ Kamil będzie stał na minus 13 i nagrywał idealną szynkanę. Tak, mnie też wkurzają te wycieraczki. Szynkana bokiem, nie? Szynkana bokiem. Jak się uda całą szynkanę boczurem, to będzie sztos. Jak się nie uda, to trudno. Trochę się... Ten zakręt jest bardzo ciężki. No to próbujemy. Ej, Audi, nie blokuj! Ja pierdolę. Dawaj Audi, nie blokuj mnie tutaj. Pięknie, Boże, kochany, szynkana boczurem pełnym poszła. Ludzie patrzą i nie wierzą w co widzą. Udało się, moja armio. Myślę, że całkiem fajnie. Wrzuciłem to na swojego Instagrama, możecie się obczaić. Wbijać na Instagrama, bo tam zaraz 100 tysięcy na Instagramie. Pamiętajcie też o Rent Car For You, skąd jest ta furmana, nie? Ale słuchajcie, taka ważna anegdoteczka na sam koniec. To, że ja tak jeżdżę, to, że ja tak się bawię, nie oznacza, że każdy tak może robić. Zajęło mi to wiele lat, żeby osiągnąć jakieś tam umiejętności. Nie mówię, że jestem alfą i omegą. Dobrze jeżdżę. Potrafię utrzymać samochód tak, żeby nikomu nie zrobić krzywdy i przy tym dobrze się bawić. Cicho tutaj, zredukuj mi. No.
Więc jeżeli zaczynasz swoją przygodę z motoryzacją, tak? Co znaczy zaczynam? No jak przejechałeś mniej niż 500 000 km, to zaczynasz, tak? Ja zrobiłem 1 000 000 km. Diesla zajechałem. Jak zrobiłeś mniej niż 500 000 samochodem, to jesteś jeszcze świeżaczkiem, jeszcze taką rybką w stawie. To pamiętaj, nie rób tego w takich miejscach. Jedź sobie na jakiś parking, gdzie nie ma za dużo ludzi, nie? Tu wiesz, drop the beat, na parkinga zajedź, tam bokala z krynką, ty szal sobie, tak? Ale nie w takich miejscach, gdzie na przykład ja co jakiś czas jeździłem, bo byłoby to mega nieodpowiedzialne. Jeżeli potrafisz jeździć i nie boisz się, no wiadomo, tak można też wyprzedzać w ten sposób. Ja tu przecież cały film wyprzedzałem, tak? Kontrolowałem po prostu warunki, no bo drogi były nieodśnieżone, tak? No. To spoko. Ale jeżeli nie masz takich umiejętności, to nie rzucaj się z motyką na słońce, dobra byku? Dla mojego spokoju, bo jednak jesteście moją publiką, uwielbiam was, wiem, że mnie bardzo szanujecie, ja też was bardzo szanuję i wasze zdrowie jest dla mnie ważne. Więc kurczę, nie zróbcie lipy i też zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Więc jeżeli nie potrafisz i nie jesteś siebie pewny, to nie rób taki głupot. Uwierz mi, zacznij od 20-15 na godzinę. Nie rób czegoś takiego jak ja, 74 pasy, tak? Bo no nie, tak nie robimy, bo to jest nieodpowiedzialne. Jeśli nie mamy umiejętności do tego i po prostu jesteśmy świeżaczkami, tak? Więc jak pół bani nie walnąłeś, to co? No? Dokładnie, to tego nie robisz. No i super. Pół bani walnąłeś, to rób co chcesz, tylko nikomu nie zrób krzywdy. No i superancko. Dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie no, nie byłbym sobą, no nie byłbym sobą. Aj. Moi kochani, no to cóż. Trzymajcie się, cześć!